Bożena Dykiel zadebiutowała aktorsko przed blisko 5 dekadami. Od tej pory jest stale obecna w polskim showbiznesie. Na swoim koncie ma niezliczoną ilość ról filmowych, teatralnych i serialowych. Nie ma osoby, która nie widziałaby jej występów w produkcjach takich jak Alternatywy 4 i Na Wspólnej. Mimo, że aktorka wkrótce będzie obchodziła swoje 72. urodziny, nie zwalnia tempa i wciąż jest bardzo aktywna zawodowo. Okazuje się, że intensywna praca może negatywnie odbijać się na jej zdrowiu. Fani drżą z obaw. Bożena Dykiel postrzegana jest jako osoba bardzo energiczna i żywiołowa. Przez większość życia lubiła nakładać na siebie wiele obowiązków. A współpracownicy śmieli się, że dosłownie nie umiała usiedzieć w miejscu. Niestety, problemy zdrowotne, które pojawiły się przed laty, wpłynęły na temperament aktorki. 2 lata temu, podczas pracy na planie Na Wspólnej, gwiazda straciła przytomność. Okazało się, że nagłe zasłabnięcie nie było spowodowane zwyczajnym przemęczeniem. Bożena Dykiel była świadoma tego, że ma wady serca, ale nigdy nie troszczyła się o swoje zdrowie tak, jak powinna. Pracowała całymi tygodniami, nierzadko po 12 godzin dziennie. Niedokształcona zastawka serca sprawiała, że jej mózg był niedotleniony. Mimo tego aktorka zmuszała swój organizm do pracy na najwyższych obrotach. Gdy po zasłabnięciu usłyszała, że konieczna będzie operacja, zamarła. Operacja, którą zaleciła lekarka, odbyła się przed 2 laty. Bożena Dykiel przyznała, że szybka interwencja kardiologa uratowała jej życie. Kiedy proces rekonwalescencji się zakończył, zdecydowała o zwolnieniu tempa życia i przywiązaniu większej wagi do swojego samopoczucia. Od tej pory jej kalendarz wygląda zdecydowanie przejrzyściej. Mimo, że od operacji minęły 2 lata, Bożena Dykiel nadal musi być ostrożna, tak by nie narazić swojego życia na niebezpieczeństwo. Niestety, pandemia koronawirusa, która od kilku miesięcy temu opanowała cały świat, nie ułatwia jej tego zadania. Problemy z sercem i wiek aktorki sprawiają, że Bożena Dykiel znajduje się w grupie ryzyka zakażenia niebezpiecznym patogenem. Nawet niegroźna infekcja może być dla niej groźna w skutkach. Mimo to gwiazda stara się nie popadać w panikę. Czas kwarantanny Bożena Dykiel spędziła w domu. Kiedy usłyszała wiadomość o powrocie na plan, bardzo się ucieszyła. Bez wahania zgodziła się znów stanąć przed kamerami produkcji Na Wspólnej. Ekipa zadbała, by jej życiu nie groziło niebezpieczeństwo. Przed wejściem na plan Bożena Dykiel musiała poddać się testowi na obecność koronawirusa. Ze scenariusza wykluczono także wszystkie sceny, które wymagają kontaktu fizycznego z innymi aktorami. Podjęto także decyzję o odseparowaniu młodszych aktorów od seniorów.